to jedna z droższych czynności, jakie na co dzień wykonujemy. Mało się nie płaci, na pewno. No, ludzie nie sortują, no to też jest... Opłaty są takie, jakie są, no ale mi się wydaje, że jest to dosyć taka suma spora. Jeszcze jak jest rodzina wielodzietna, to małe pieniążki to nie są. Dlatego kolejne miasta zastanawiają się nad uszczelnieniem systemu i zmianą sposobu rozliczania wywozu odpadów. W Sosnowcu chcą odejść od płacenia za śmieci w zależności od liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu. O wysokości stawki miałaby świadczyć ilość zużytej wody. Gdy kilka miesięcy temu przedstawialiśmy radnym informację o zmianie stawek, no to były pytania z ich strony, dlaczego będziemy płacić coraz więcej. Z dokumentów i wyliczeń zauważyli, że no niestety część, niewielka, ale jednak część mieszkańców stara się migać od tych opłat. W związku z tym pozostali muszą jakby tą różnicę dopłacić. I dlatego też mówiliśmy, że będziemy zastanawiać się nad takim systemem, który sprawi, że takie próby wyłączenia się z niego będą no wręcz niemożliwe. Miasto zastrzega, że do końca roku stawki za wywóz odpadów się nie zmienią. Czy po zmianie sposobu rozliczania mieszkańcy zapłacą za wywóz śmieci mniej, czy też więcej, tego też w chwili obecnej nie wiadomo. Chociaż liczy się na to, że dzięki zmianom uda się wyhamować wzrost cen. W czerwcu ogłoszony ma zostać przetarg, w wyniku którego wybrana zostanie firma, która przez 2 lata będzie się zajmować wywozem odpadów. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu możliwe będzie podanie konkretnych wyliczeń. Do podobnych zmian przygotowują się w Rudzie Śląskiej, chociaż tu warianty dotyczące tego, w jaki sposób powinny zmienić się wyliczenia stawki za wywóz śmieci, są różne. Będziemy przekonywać radnych do rozwiązania polegającego na obliczaniu opłaty śmieciowej w oparciu o zużycie wody. Wydaje się nam, że to jest najbardziej sprawiedliwy sposób naliczania opłaty śmieciowej, ale zastanawiamy się nad wariantami jeszcze hybrydowymi, takimi 50-50. Z jednej strony będzie to uzależnione od zużycia wody, a z drugiej strony być może jeszcze od czegoś. Czekamy na specjalistyczne opracowanie, które pozwoli nam przygotować się do rozmowy z radnymi. Dziś na sesji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powołana została do życia spółka o nazwie GZM Czysta Energia. Docelowo ma ona odpowiadać za budowę instalacji termicznej przetwarzania odpadów komunalnych. Inicjatorzy i samorządowcy liczą na to, że dzięki spalarni uda się zahamować wzrost cen za wywóz i przetwarzanie odpadów. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie instalacja powstanie. Branych pod uwagę jest 7 lokalizacji, w tym m.in. Ruda Śląska. Okay.